Sponsorem dzisiejszego odcinka jest iParts.pl, części samochodowe numer 1. Koniecznie zostańcie do końca, ponieważ mam dla Was małą niespodziankę. A teraz przechodzimy do materiału. Ampicar. To właściwie nie jest samochód, tylko amfibia. Trafiła do sprzedaży w 1961 roku. Została zaprojektowana przez Niemca Hansa Trippela i była produkowana przez firmę Kant Group. Wyprodukowano 4000 sztuk, z których większość trafiła do Stanów Zjednoczonych. Choć w porównaniu do innych samochodów jej popularność była skromna, to jest jedną z najbardziej cenionych amfibii cywilnych. Składany dach pozwalał zakwalifikować ten typ nadwozia jako kabriolet. Pojazd wykonano z miękkiej stali. Velorex. Czechosłowacka marka pojazdów mechanicznych o bardzo prostej konstrukcji, produkowanych w latach 1945-1973. Samochód jest zupełnie wyjątkowy, ponieważ został zbudowany na ramie z rur i nie posiada metalowej karoserii. Wyprodukowano kilkanaście tysięcy egzemplarzy, z których część przetrwała do dziś. Według czechosłowackich planów gospodarczych głównym użytkownikiem samochodów marki Velorex mieli być inwalidzi, którzy otrzymywali je z przydziału na podstawie wcześniejszej weryfikacji lekarskiej oraz tytułu członkostwa w organizacjach osób niepełnosprawnych. W praktyce jednak dochodziło do nadużyć i część pojazdów została sprzedana osobom, które nie kwalifikowały się do otrzymania pojazdu inwalidzkiego. Helicron. Pojazd lądowy napędzany przy pomocy śmigła. Samochód został opracowany pod koniec I wojny światowej. Wyposażony jak ówczesne pojazdy w silnik spalinowy, ale jego moc jest przekazywana nie na koła, lecz na śmigło zamontowane z przodu auta. Jest to więc coś w rodzaju samolotu niezdolnego do latania. Prędkość maksymalna, jaką może się poszczycić, to ponad 120 km na godzinę. Niestety pojazd nie wszedł do masowej produkcji. Zadecydowały tu względy bezpieczeństwa. Morgan Freewheeler. Auto, popularnie nazywane wanną, to nowoczesna konstrukcja, ale wciąż oparta na charakterystycznym dla Morgana materiale – drewnie. To z niego wykonano m.in. część ramy. Ręczna produkcja oraz nietuzinkowy charakter sprawiają, że współczesny samochód nie jest tani, bo kosztuje około 26 tysięcy funtów. Oczywiście cechą wyjątkową jest fakt, że samochód posiada 3 koła. Plymouth Prowler, samochód osobowy klasy kompaktowej, produkowany przez amerykańską markę Plymouth w latach 1997-2001 oraz przez markę Chrysler w latach 2001-2002. Stylistyka nadwozia nawiązuje do pojazdów typu hot rod. Prowler napędzany jest silnikiem znanym z samochodów Chryslera. Sprzedaż modelu była niezadowalająca z powodu wyposażenia go w za słaby silnik i źle ocenianą skrzynię biegów. Marka chciała zaoferować klientom awangardowy sportowy pojazd. Zamiast tego zaproponowała bardzo dziwaczny wygląd, który może się podobać, ale fatalny silnik psuje wszystko. PLP50. Model samochodu osobowego produkowany w latach 1962-1965 jest najmniejszym seryjnie produkowanym autem dopuszczonym do ruchu. Mogła wejść do niego tylko jedna osoba. Ma 134 cm długości, 132 cm wysokości i niecały metr szerokości oraz waży tylko 59 kg. PLP50 posiada 3 koła i jedno przednie światło. Jego mały silnik o pojemności 49 cm3 pozwala osiągnąć prędkość 61 km na godzinę. Figuruje w księdze rekordów Guinnessa jako najmniejszy produkowany komercyjnie samochód. Auto nie ma wstecznego biegu. Alternatywą było wychodzenie samochodu i obracanie go za pomocą uchwytu. Ze względu na małą prędkość, hałas i brak wstecznego biegu pojazd był mało popularny. Fiat Multipla. Samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej produkowany przez włoską markę Fiat w latach 1998-2010.
plebiscycie na europejski samochód roku 2000 model zajął drugie miejsce, jednakże według listy 50 najgorszych samochodów wszechczasów gazety Time, Fiat Multipla jest najgorszym modelem samochodu wyprodukowanym w 1998 roku. Charakterystycznym elementem pojazdu jest przód auta, który rozpoznać można po światłach drogowych umieszczonych pod przednią szybą. Wygląd auta stał się obiektem wielu żartów. No, nie okłamujmy się, ten samochód jest paskudny. W 2004 roku zdecydowano się na lifting Fiata Multipli i nadano mu całkiem przyzwoity wygląd. Reliant Robin. Trzykołowy, paskudny pojazd, który swoją sławę na świecie zdobył dzięki występowi w programie Top Gear. It would now do 85, and that was catastrophic as well. Not again. Oh no. I'm 50 years old. Wbrew temu, co widzieliście w show, Reliant był udanym autem, które produkowano 30 lat i wiele osób pozostaje jego wiernymi fanami, głównie dzięki temu, że auto świetnie radziło sobie w ciężkich warunkach. Mosler Consolier GTP. Uwaga, to będzie dobre. Twórcą auta jest Warren Mosler, finansista, który wymyślił sobie nietypowe auto i postanowił je stworzyć. Samochód określa się żartobliwie jako połączenie wnętrza Volvo, karoserii Mercedesa i silnika BMW, choć w rzeczywistości jest to sklejka Chryslera, GM i Forda. Największą porażką tego auta jest zarówno wygląd zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Na pocieszenie konstruktorowi pozostało to, że samochód dobrze radził sobie w wyścigach. Peel Trident. Drugi wyprodukowany przez angielską firmę Peel samochód, następca wcześniej wspomnianego Peel P50. Był produkowany w latach 1964-65. Podobnie jak poprzednik, Peel Trident poruszał się na trzech kołach, był jednak większy i szybszy. Miał 183 cm długości, 107 cm szerokości, ważył 90 kg i mógł pomieścić dwie osoby. Jego wygląd jest tak bardzo nietypowy i futurystyczny, że zasługuje na wyróżnienie. Dzięki za obejrzenie do końca. Przypominam, że sponsorem odcinka jest iParts.pl, sklep z częściami samochodowymi numer 1. Firma ta przygotowała dla Was, widzów Światowej Dyszki, kod rabatowy, który możecie wykorzystać w trakcie zakupów. Zniżka wynosi -7%. Kod znajdziecie w opisie. W sklepie internetowym znajdziecie części samochodowe do swojego auta, ponad 2 miliony produktów w jednym miejscu. Jeżeli masz wątpliwości, czy dana część będzie pasowała do Twojego auta, to możesz zadzwonić na infolinię i specjaliści dobiorą części pasujące do Twojego samochodu.